Wehikuł Pub, Gdynia, Konrad znany z Dziabniętych Świń, Konrad za barem. Konrad, to nie jesteś tylko barmanem, ale jesteś pomysłodawcą i właścicielem tego pubu. Powiedz, gdzie się znajdujemy, no już powiedziałem, że Wehikuł Pub, Gdynia, ale gdzie dokładnie, co to w ogóle za pomysł połączenia motoryzacji i barmanki, czy w ogóle no pubu, nie? Tak, barmanki tutaj za bardzo nie łączę, bo z barmanką mam najmniej wspólnego. Tutaj w tej kwestii musiałem się wspomagać. Pomysł pubu gdzieś tam chodził mi już od dłuższego czasu po głowie. Można powiedzieć, że ładnych parę lat minęło. Tak samo długo jak myślałem o pubie, gdzieś tam są w moim życiu te pojazdy polskiej produkcji i nie tylko. No i przyszedł taki moment w życiu, że pojawił się pomysł połączenia tego i trzeba było zadziałać, no i zrobić. Gdzieś tam, odkąd zaczęły się Dziabnięte Świnie, odkąd zaczęła się kolekcja nasza na Gdyńskiej Rzeźni, no to chodziło po głowie, jak, co zrobić, żeby pokazać ludziom troszeczkę tej naszej motoryzacji. No i myślę, że pub to jest takie miejsce, gdzie tą motoryzację można tym ludziom pokazać, tak? Stoisz za barem, który został stworzony z Żuka, nie? Powiedzmy od razu, że ten Żuk został stworzony przez ciebie, to znaczy z resztek Żuka, nie? Możesz opowiedzieć historię, bo to jest bardzo ciekawe. I takiego drugiego Żuka prawdopodobnie za barem, czy jako bar, o, nazwijmy to, pokazujemy teraz, nie znajdziemy. Znaczy tak, to był Żuk, to był cały Żuk, tylko że Żuk był w stanie agonalnym. Nie wiem, czy miał więcej blachy, czy więcej szpachli. Oczywiście wyciągnięty gdzieś tam z pola, z krzaków i tak dalej. To był normalny blaszak. Pocięty, poszlifowany, pospawany i generalnie wniesiony tutaj tymi drzwiami w pięciu czy sześciu częściach i spawany i malowany tutaj na miejscu. Mhm. Dodajmy, że ty wszystko robiłeś sam, nie? Tak, tak. To moja. Fajnie było na tym barze poćwiczyć jakieś tam swoje zdolności blacharsko-lakiernicze, bo to była moja pierwsza taka praca. Szczególnie, że wykonywałeś ją w przyszłym barze, nie? Więc tak, nie był zakład tam, tak, gdzie macie w narzeźni, nie? Gdzieś warunki. Nie, to jest, musiało być robione z lakiernia, tutaj, tylko tutaj. Musiało być robione wszystko tutaj, bo na miejscu musiał być spawany, tak? Innego wejścia jak te drzwi tutaj nie ma, także. Mhm. Trzeba było troszeczkę pokombinować. Czyli teraz jak się zagląda przez szybę przednią do Żuka, to widać nie pasażera, tylko widać naczosy i różne smakołyki, które można. A dobra, to zaglądamy w miejsce, w którym normalnie znajdowała się kierownica, nie? Tutaj macie cały jakby bar, całe oprzyrządowanie, backstage baru. Dobra, a to może teraz pokażmy jakieś smaczki tego baru, nie? Smaczki baru czy smaczki pubu? Smaczki pubu, o. Co, no, baru nie będziemy zaglądać. Dwie takie główne rzeczy, z których jestem najbardziej dumny, czyli bar zrobiony z Żuka, no i jakby część lokalu zrobiona na styl, na wzór kolejki SKM. Znaczy na wzór, wykorzystując elementy kolejki SKM, także. O, pokazujemy. Wczoraj się dowiedziałem, jak byłem tutaj wieczorem, że nie było łatwo też pozyskać taką, nie? Kolejkę. Tak, to prawda. A jak pozyskiwałeś to zgodnie z zasadą, że robisz to wszystko sam? Tak. Ciąłeś? Najtrudniej było dostać... Już chodźmy tam, poczekaj, przeniesiemy się. Najtrudniejsze do zdobycia były siedzenia te poprzedniego typu, czyli te takie z takiej miękkiej dermy, bo jak jeszcze w miarę dostępne są te siedzenia plastikowe, nie wiem czy kojarzycie, takie czerwone, plastikowe, wyprofilowane siedzenia, to te było dostać bardzo ciężko. A ja się uparłem, że muszą być te, bo one są moim zdaniem bardziej klimatyczne, wygodniejsze i tak dalej. Dlatego musiały być te. W ogóle nie było planu na SKM-kę, miał być Ikarus, tylko że zdobyć Ikarusa w dobrej cenie, albo chociaż siedzenia z niego graniczą w tej chwili z cudem. Już to chodź, siadamy tutaj może. Nawet były tutaj? No, tak, tak. Były już nawet pomysły jechania na Węgry. Gdzieś tam zrobić sobie wycieczkę po jakichś złomowiskach, żeby tego Ikarusa dostać, no ale
ktoś podpowiedział mi, a może SKM-ka, a może kolejka. Może nie, no SKM-ka wydaje mi się, wiesz, Ikarus jest no klimatyczny, ale SKM-kę znaleźć. No i w formie... też jestem też z tej decyzji zadowolony, bo udało się chyba odzwierciedlić dobrze to. No i wiesz co, w Ikarusie nie byłoby trochę takiej formy, takich, jak to się nazywa profesjonalnie, takich nie lob. Takich przedziałów, no przedziały no są tak. W tym, nie? Że w sensie, że masz taką intymność, że siadają trzy osoby, nie? I można tutaj sobie. Znaczy to w Ikarusie też były. Trzy ekipy, o, trzy ekipy. W Ikarusie też można... były siedzenia tak zwane czwórki. No ale nie aż takie wysokie, nie? Więc. No możliwe. No tak, to jest prawda. Nie, no myślę, że tutaj to dobrze, ta to wyszło. Kolejka się sprawdziła, tym bardziej, że jesteśmy w Gdyni, SKM-ka pochodzi z Trójmiasta. Myślę, że to też jest taki smaczek lokalny. Mhm. Dobra, teraz zerknijmy na tamtą ścianę. Tam jest kolejny jakiś taki charakterystyczny motyw. Tam jest, dla motoryzacji tak, i dla PRL-u. Wisi maluszek, który nigdy nie był maluszkiem. A to ze względu na to, że ułatwiłem sobie troszeczkę pracę. Oczywiście na początku miał być maluch, gdzieś tam ze złomu pocięty, wyszlifowany i tak dalej. Ale doszedłem do wniosku, że nie znajdę malucha, który nada się do pocięcia, którego nie będzie szkoda pociąć, a który będzie w miarę sensownym stanie miał ten bok. Oczywiście wszystkie, jakie oglądałem, to gdzieś tam były dziurawe, zardzewiałe i tak dalej, więc to są trzy elementy kupione gdzieś tam na Eliksie, znalezione od trzech różnych osób prywatnych. I to są po prostu reparaturki, to są takie elementy do napraw blacharskich malucha. One nigdy nie były jeszcze w maluchu zamontowane i już raczej nie będą. Dobra, przenieśmy się teraz. Powiedz mi, to są rzeczy, które specjalnie kupowałeś, chodźmy tam do tych gablot. To są specjalne rzeczy, które kupowałeś, te gadżety na w celu tutaj stworzenia pubu, czy to są twoje prywatne zbiory, które... Częściowo myślę, że można by było pół na pół to podzielić, bo... Połowę tych rekwizytów na pewno miałem. Gdzieś tam te stare radia, aparaty, modele samochodów. Musiałem po prostu pozbierać z piwnicy, z warsztatu, z garażu i tak dalej. I nie było z tym problemem. Jedyną rzeczą, którą dokupuję specjalnie, no to są te modele samochodów w skali 1 do 24, które teraz Hachette chyba to robi. Prenumeruję po prostu i co miesiąc, co półtora miesiąca do mnie przychodzą paczki z nowymi. Ale słuchaj, to jest dobre, nie? Bo ty już nie musisz mówić, że kupujesz to dla siebie, tylko kupujesz tak. To dla biznesu. Nie? Więc to jest dobry kluczyk. Nie? Dwa razy już wykorzystałem to i myślę, że niedługo... Nie wiadomo, co było pierwsze, czy pomysł na biznes, czy... Niedługo będziecie mogli też zobaczyć jakieś tam dodatkowe nowe smaczki. Mm-hmm. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni to się tutaj pojawi. Okej, okay, tam można sobie usiąść, bo tam. Jedna, dwie osoby i mogą sobie zagrać na kadridżach. No dobrze mówię, tak? Jest, a la kadridże, Mario, jest emulator, tanki. Gier 8-bitowych bodajże. No, emulator Pegasusa. Okej. Idziemy dalej. Jeszcze tam jest prowadź. Jest tam za Żukiem też ciekawa rzecz. Powiedzmy, że tutaj wszystko wykonywałeś, czy tam większość rzeczy wykonywałeś sam, więc jak się ciebie pytałem, byłem pełen podziwu, ten to graffiti, tak to można było nazwać? No, malunek, tak. Malunek graffiti, tak. Też wykonałeś sam, nie? Tak. Super, to jest fajna rzecz. Dobra, uwaga, a tutaj za rogiem, co to za nabytek, bo to też ciekawa rzecz, nie? To jest maszyna do dartów, z której jestem bardzo dumny, że udało mi się ją kupić i tutaj wstawić. Ponieważ nie jest to typowa maszyna, którą można znaleźć w większości pubów. Jest to bardzo stara maszyna do dartów z kineskopowym wyświetlaczem. Myślę, że ten wyświetlacz wprowadza nas też w klimat tamtych lat, a dzięki temu na tej maszynie są różne gry. Takie interaktywne powiedzmy, nie ma zwykłych dartów, tam gier typu 501 czy 301. Mhm. Tylko są, o teraz się na przykład wyświetla jakieś tam wieszanie kowboja i tak dalej, to są takie różne smaczki. No zobaczymy, o, ale tak mniej więcej, okej. Okay. Żuk świeci? Żuk świeci, tak. Nie odjedzie, ale świeci. A ty, ale podobno tutaj można też usłyszeć, nie wiem, czy to będziemy mówić, czy zostawimy to na przyjście, różne historie z tym, jak ten żuk tu wjechał, bo zobaczcie. Drzwi zbyt wielkie nie są, a żuk jest szeroki.
Tak. No. Jeszcze pytanie jest, jak wy tutaj wnieśliście? Ja oczywiście też zadałem. Jeszcze zanim otworzyliśmy lokal, już gdzieś tam rozmawialiśmy z Bartkiem, z moim kolegą, który tutaj głównie właśnie siedzi za barem. Już sobie zdawaliśmy sprawę, że na pewno będzie milion pytań, jak ten żuk tutaj wjechał, jak go tutaj wnieśliśmy, jak się tu znalazł. I na potrzeby tych pytań sobie wymyśliliśmy kiedyś historię, że po prostu wynajmując ten lokal, rozbiliśmy tutaj wejście do drugiego pomieszczenia i okazało się, że ten żuk tam w środku stał. No, tak, takie różne anegdoty sobie wymyślaliśmy. Okay. Takie były. Dobra, na koniec jeszcze powiedz, dosyć ciekawa kolekcja tablic, nie? Takich informacyjnych, ostrzegawczych. To jest tak, twoja kolekcja? Tablice BHP to też jest jakby z moich zbiorów prywatnych. Miałem je już dużo wcześniej, zanim podjąłem decyzję otwierania lokalu gastronomicznego. Mhm. Lubię po prostu takie gadżety, więc gdzieś tam zawsze jak się zdarzała okazja, to nabywałem. Miałeś już w głowie? Nie, papu nie miałem w głowie. Docelowo miałem pomysł powiesić je. Zobaczmy jeszcze tutaj te tablice. Na jednej ze ścian naszego warsztatu. Aha, czekaj, zobaczmy jeszcze tu są też te tablice. No, ale trafiły tutaj. No. Myślę, że tutaj. Wniosek jaki jest? Warto zbierać, bo tak, nigdy nie wiadomo, tak. Więc śmiało nie miejcie wyrzutów, kupujcie co macie ochotę. Nie jest. Wiąże się to z dużymi wyrzutami sumienia i gdzieś tam z tłumaczeniem samego siebie, także okay. Tak samo jak z samochodami, tak samo ze wszystkimi okay. Innymi kratami. No to co, to tak kończąc, oczywiście tutaj nie jest tak cicho jak teraz, specjalnie tutaj jesteśmy, żeby nagrać w spokoju, natomiast normalnie leci sobie tutaj muzyka. Czasami, albo bardzo często w stylu właśnie tego pubu. To jest miejsce, do którego zapraszamy, można tak powiedzieć, zapraszasz osoby, które się interesują motoryzacją, ale nie tylko, bo można pograć wszystkich, którzy docenią, że tak powiem, klimat tego miejsca, myślę, że jest warto. Mhm. Władysława 411A. To jest lokal dosyć ukryty, jakbyście szukali, to parking vis-a-vis straży pożarnej, wchodzimy od tyłu kamienicy, wejście po schodach w dół. Dobra, ja również zapraszam. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie.